Witam wszystkich na wykładzie poświęconym problemom konkurencji oraz monopolu. Problemom, które w ostatnim czasie, także w takim wymiarze światowym, zyskują znowu na znaczeniu. Mówi się wiele na przykład o regulacji tak zwanej Wielkiej Piątki, świadczącej usługi informatyczne w skali globalnej. Mówi się o tym, że ta Wielka Piątka, złożona z firm amerykańskich, uzyskała na tyle silną pozycję na rynku, że należy coś z tym zrobić. W szczególności mówi się o regulacji firmy Facebook, także ze względów bezpieczeństwa narodowego, ale nie tylko, także ze względów na to, że Facebook zyskał ogromną siłę rynkową w ostatnim czasie. Ja podczas wykładu przedstawię najpierw w formie bardzo skrótowej, takiej poglądowej, mainstreamowe, czy można powiedzieć neoklasyczne ujęcie problemu konkurencji i konkurencyjności, tak żebyśmy mogli zapoznać się w dużym skrócie z hipotezami, ujęciami teoretycznymi typowymi dla współczesnej ekonomii na takim poziomie, powiedzmy, wczesnouniwersyteckim, w każdym razie z koncepcjami, które są powszechnie stosowane do oceny zjawiska, jakim jest konkurencyjność. Omówię w szczególności problem monopolu, siły monopolistycznej, wpływu na cenę. Następnie krótko zastanowimy się nad problemem tego, czy monopol należy regulować, jakie są przesłanki za, przeciw regulacji monopolu i czy monopol może w ogóle być stabilny. Wreszcie przejdziemy do omówienia problematyki konkurencji w innym zupełnie ujęciu, w ujęciu austriackim. Przedstawię konkurencję jako pewnego rodzaju dynamiczny proces upowszechniania informacji i pracy polegającej przede wszystkim na intelektualnym podziale pracy w społeczeństwie pomiędzy pracowników, przedsiębiorców, konsumentów i to, w jaki sposób proces konkurencyjny pomaga tej wiedzy się upowszechnić w społeczeństwie, zaspokajając tym samym najważniejsze potrzeby ludzkie. Porozmawiamy także krótko o tym, jak się do siebie mają te dwa pojęcia, to neoklasyczne czy mainstreamowe pojęcie konkurencyjności i konkurencyjność w rozumieniu austriackim. Następnie oczywiście przejdziemy do pytań. Jeśli chodzi o konkurencyjność neoklasyczną czy mainstreamową, to jest ona dość świadomie w taki sposób pomyślana, żeby nie odpowiadać takiemu dość potocznemu pojęciu konkurencyjności, no bo kiedy myślimy o konkurencyjności, często wyobrażamy sobie jakieś podmioty, które o coś rywalizują, tak? A więc zabiegają jeden przez drugiego o uzyskanie określonych korzyści. Tymczasem neoklasyczne pojęcie konkurencyjności jest bardzo proste, bo opiera się tylko na pojęciu wpływu na cenę rynkową. Rynki konkurencyjne to będą w ujęciu neoklasycznym rynki, na których podmioty działające, czyli firmy, tak, bo mówimy o stronie producenckiej, mają niewielki wpływ, a najlepiej żaden, na cenę, po jakiej mogą sprzedawać. Jeżeli są cenobiorcami, czyli wchodząc na rynek zastają pewną cenę i muszą się do niej dostosować, żeby sprzedać cokolwiek, to wtedy mówimy, że rynek jest doskonale konkurencyjny, kiedy każda firma jest cenobiorcą. No i cóż, rynek doskonale konkurencyjny charakteryzuje się tym, że każda firma jest w stanie na nim sprzedać tylko tak dużo towarów, a właściwie musi sprzedawać dokładnie tyle towarów, usług, produktów, aby zadośćuczynić takiemu warunkowi, który się nazywa cena równa jest kosztowi krańcowemu, co po prostu oznacza, że każda dodatkowa jednostka produktu, jaką firma sprzedaje, przynosi przychód równy cenie i firma jest w stanie sprzedawać tak wiele produktów, aż krańcowy koszt wytworzenia produktu, czyli koszt związany z wytworzeniem dodatkowej jednostki produktu firmy, zrówna się z tą ceną. No oczywiście powyżej tej granicy nie opłaca się już dłużej produkować, no bo koszty każdej kolejnej jednostki przewyższają cenę, a więc marżowość tego przedsięwzięcia byłaby negatywna. Firmy by na każdej kolejnej jednostce traciły. No, mówi się, że długookresowo firmy będą tak długo wchodziły na ten rynek, aż cena w ogóle, przepraszam, aż koszty średnie każdej firmy będą równe tej cenie, czyli nie będzie już więcej zysków do wyeksploatowania, do wyciągnięcia z tego rynku.
Niemniej to jest taki warunek długookresowy. W krótkim okresie najważniejszym i proszę sobie to zapamiętać, warunkiem dla firmy, która zamierza maksymalizować zysk pieniężny, jest to, że cena równa się kosztowi krańcowemu, co jest pewnego rodzaju taką złotą formułą konkurencyjności, pewnym standardem, który jest stosowany do oceny konkurencyjności jakiegokolwiek rynku. Jeżeli panują na nim warunki wysokiej konkurencyjności, to jest to równoznaczne z tym, że firmy sprzedają po cenach równych kosztom krańcowym albo no przynajmniej zbliżonym do tych kosztów. Jeśli chodzi o przykłady konkurencyjnych rynków, czy rynków doskonale konkurencyjnych, no to przeważnie mówi się tutaj o rynkach, na których funkcjonuje bardzo wielu oferentów. No jest to dość intuicyjne, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z rynkiem silnie zdekoncentrowanym, czyli takim, na którym jest wielu dostawców, no to i ci dostawcy są na przykład mali, wszyscy, tak? Czyli ten rynek jest taki rozdrobniony, no to wówczas każdy pojedynczy producent nie może wpłynąć na cenę globalną, bo jego wkład produkcyjny w całą podaż rynku jest minimalny, tak? Jest pomijalnie mały, w związku z czym każdy producent musi się dostosować do panujących warunków, a żaden nie może na nie wpływać. Więc tyle, jeśli chodzi o takie przykłady. No, przykładem takim podawanym często jest rynek na przykład produktów rolnych, tak? No bo na takich rynkach funkcjonuje mnóstwo przeważnie indywidualnych rolników. To jest taki typowy model. Wprawdzie nie panuje zawsze i wszędzie, to jest jasne, ale jest często spotykany. No i jeśli ktoś chce sprzedać cenę zboża, no to zawsze musi się do niej dostosować. Nie może jej swobodnie dyktować, ani nie ma praktycznie żaden wpływ na to, jaka ta cena będzie, tak? Może tylko sprzedawać po panującej na rynku, no w przeciwnym razie konsumenci kupią od kogoś innego, bo pójdą po prostu do konkurencji. I teraz pewnym wzbogaceniem czy pewną komplikacją w tym obrazie doskonale konkurencyjnych rynków jest model czy ujęcie, które moglibyśmy nazwać oligopolistycznym. W zasadzie każdy rynek da się analizować jako rynek oligopolistyczny, także rynek doskonale konkurencyjny, ponieważ to jest jego pewien graniczny przypadek. Na rynku oligopolistycznym mamy do czynienia ze skończoną liczbą konkurentów. Przeważnie rozważa się rynki, na których działa no, dwóch, trzech, kilku producentów określonego dobra. Niemniej model w ogóle oligopolu, jaki jest stosowany w takiej współczesnej ekonomii na poziomie uniwersyteckim, dopuszcza także możliwość, że tych firm będzie dużo, dużo więcej. Tak? Niemniej istotą oligopolu jest to, że firm jest jednak skończenie wiele. Firmy nie są cenobiorcami, chociaż zakres, w jakim mogą wpływać na cenę, jest różny. To już zależy od stopnia konkurencyjności rynku, o tym zaraz powiem. I firmy wchodzą ze sobą w tak zwane interakcje strategiczne, co oznacza, że firmy nie tylko pasywnie dostosowują się do panujących warunków, na przykład do cen, wchodząc na rynek, w zasadzie nie są zainteresowane działalnością swoich konkurentów, swoich rywali, innych firm świadczących usługi, bo wchodzą w pewne pasywne środowisko, które nie reaguje na ich zachowania i po prostu się do niego dostosowują, lecz firmy aktywnie śledzą swoich konkurentów i odpowiadają na ich poczynania. To nazywamy interakcjami strategicznymi i to jest bardzo typowy model zachowania w ogóle w biznesie, a więc ten model oligopolistyczny, ten neoklasyczny model oligopolu, no powiedziałbym lepiej odpowiada rzeczywistości. Wprawdzie niedoskonale, o czym niedługo powiem, ale dużo, dużo lepiej. I teraz o ile w konkurencji doskonałej mówiliśmy o tym, że firmy są czy firmy, żeby maksymalizować swoje zyski, żeby działać w sposób optymalny z punktu widzenia swojego interesu finansowego, będą ustalały ceny równe, czy będą produkowały tak długo, aż ich koszt krańcowy zrówna się z panującą na rynku ceną, no to na rynku oligopolistycznym ten obrazek ich zachowania jest troszeczkę inny. Tutaj już nie tylko cena,
którą w konkurencji, doskonałej firmy traktowały jako daną, ale krańcowy przychód będzie tym, co musi się zrównać z krańcowym kosztem. I co to jest krańcowy przychód? No, krańcowy przychód to jest ta kwota, jaką firma może uzyskać dzięki temu, że zwiększa produkowaną wielkość, zwiększa wolumen produkowanych towarów. I teraz, o ile w przypadku konkurencji doskonałej moglibyśmy powiedzieć tak, że no, cena jest dana, firmy traktują ją jako zastaną, a więc jeżeli sprzedają 5 kolejnych jednostek towaru, no to uzyskają pięciokrotność ceny z tego procederu i to będzie ich krańcowy przychód w tym momencie. Więc nie ma sensu odróżniać krańcowych przychodów od krańcowych cen. Od cen rynkowych. No, w przypadku oligopolu jest naturalnie inaczej, ponieważ tutaj już nie mówimy dłużej, że firmy nie mają żadnego wpływu na cenę. Firmy mają różny wpływ na cenę w zależności od swojej pozycji rynkowej. Większe firmy, co jest jasne, jeżeli decydują się o zmianie produkowanej wielkości, na przykład zdecydują się podwoić produkcję w związku z jakimiś szokami technologicznymi, których doznają, wpadły na jakiś znakomity pomysł reorganizacji procesu biznesowego, w związku z czym uznają, że mogą teraz oferować znacznie więcej usług. Dotychczas sprzedawały 10 tysięcy par butów rocznie, teraz są w stanie sprzedawać 20 tysięcy par butów rocznie, dajmy na to. To w tym przypadku krańcowy przychód, czyli przychód, jaki z tej dodatkowej jednostki można uzyskać, składa się jakby z dwóch komponentów. No bo z jednej strony oczywiście jest tak, że mamy jakiś dodatkowy wolumen, który sprzedajemy i ten wolumen sprzedajemy po panującej na rynku cenie, tak? Po takiej cenie rynkowej. Natomiast ponieważ firma zwiększa produkcję globalną, to wpływa także na cenę jakby na całym rynku, co oznacza, że wzrost podaży tej firmy to jest to samo, co wzrost podaży całego rynku w tym momencie, ale jeżeli rośnie na rynku podaż przy niezmienionym popycie, no to naturalnie spada cena, w związku z czym krańcowy przychód firmy nie będzie równy tej cenie, tak? Bo z jednej strony uzyska ceny dodatkowo sprzedanych produktów, ale z drugiej strony wszystkie produkty, jakie sprzedaje na tym rynku, o który się rozchodzi, będą sprzedawane po cenie nieco niższej. Więc te efekty się znoszą w pewnym stopniu. I zagadnienie wpływu na cenę właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, no jest tutaj kluczowe. Tak? W przypadku rynków doskonale konkurencyjnych ten wpływ nie istnieje. W przypadku rynków no, oligopolistycznych on oczywiście jest. Ja pozwolę sobie narysować pewną rzecz, tak? Jeżeli mamy rynek oligopolistyczny i jedyną firmę na tym rynku, która się... Oj, chyba... No, może być kiepsko ze stabilnością tego urządzenia. Dobra, żyjemy. Tutaj pomyślimy sobie o cenie. Tak? Tutaj o produkowanej wielkości produkcji. No to teraz, o ile w przypadku doskonałej konkurencji mieliśmy do czynienia z jakąś tam zastaną ceną, tak? I firma miała jakąś rosnącą funkcję kosztu krańcowego, tak? Ponieważ, jak dobrze wiemy z poprzednich wykładów, czy wczorajszych przede wszystkim, czy może nawet z dzisiejszych, zasoby są alokowane według pierwszeństwa potrzeb, czyli w ten sposób, że to dlatego wykresu ma taką konsekwencję, że każda kolejna jednostka jakiegoś czynnika produkcji będzie alokowana do procesu produkcyjnego, który ma mniejszą wartość z punktu widzenia firmy, aniżeli poprzednia jednostka tego zasobu. Tak? To jest prawo malejącej użyteczności krańcowej, które zastosowane tutaj do zasobów produkcyjnych firmy daje nam rosnącą krzywą krańcowego kosztu. To jest ta krzywa MC. A to jest cena, która jest ustalona. Ja napiszę ją z daszkiem, tak? Bo w przypadku doskonałej konkurencji producent ją zastaje. No i wtedy przecięcie wyznacza nam produkowaną wielkość firmy doskonale konkurencyjnej, tak? Ale w przypadku oligopolu, no to musimy się zastanowić nie tylko nad tym, jak wyglądają krańcowe koszty firmy,
czyli jakie koszta firma ponosi, kiedy produkuje poszczególne dodatkowe jednostki świadczonych usług, lecz także jaki wpływ jej produkcja będzie miała na jej krańcowy przychód. Tak więc tutaj znowu mamy krańcowy koszt, który jest rosnący. I mamy, powiedzmy, krańcowy przychód, który jest malejący. Tak, to będzie MR. Przepraszam, to jest MC, bardzo przepraszam. Jest MC, a to będzie MR. Marginal revenue, krańcowy przychód. Tak? No jak widzimy, tutaj już firma nie jest cenobiorcą, tylko jej zachowania oddziałują także na cenę rynkową, a przez to na jej własne przychody ze wszystkich w ogóle jednostek towarów, nie tylko z tych jednostek krańcowych. No i tutaj firma, która nie jest cenobiorcą, wyznaczając czy ustalając jakąś wielkość produkcji, ustalając jakieś swoje zachowanie, mając też wpływ na rynek, wyznacza sobie, powiedzmy, ten punkt. Takie jest ujęcie neoklasyczne, przypominam. No i wreszcie monopol. Monopol znowu, neoklasyczny. To jest drugi graniczny przypadek oligopolu. Kiedy mówiliśmy, że rynek doskonale konkurencyjny to jest taki, na którym działa mnóstwo podmiotów, mówi się często, że nieskończenie wiele. Ja nie jestem fanem tego powiedzenia, no bo to jest wybitnie nierealistyczne założenie. To jest pewne założenie takie modelowe, w modelach matematycznych. Niemniej tych konkurentów jest tak wielu, czy tych uczestników jest tak wielu, że żaden z nich nie ma wpływu na cenę. W przypadku oligopolu przeważnie rozważamy takie przypadki, w których oligopolu zwykłego, takiego przypadku głównego, rozważamy sytuację, w której tych konkurentów jest kilku, każdy ma jakiś znaczący już wpływ na rynek i także znaczący wpływ na sytuację swoich konkurentów, czyli jego zachowania sprawiają, że inne firmy na nie reagują. Tak? Jeżeli ktoś na przykład zwiększa produkcję, no to nie jest to bez znaczenia także dla innych firm, no bo dla nich też na przykład zmienia się cena, więc one muszą na to odpowiedzieć. No a monopol to jest przypadek graniczny, w którym oligopol składa się tylko z jednej firmy. A więc jest jakieś dobro produkowane wyłącznie przez jedną firmę. I tutaj znowu mamy do czynienia z tym samym przypadkiem, w którym mamy krańcowy przychód. Tutaj już firma monopolistyczna ma ogromny wpływ na cenę rynkową, bo tylko ona sprzedaje dobro, tak? Co oznacza, że cały wpływ na cenę rynkową, jaki wywiera, pochodzi od tej samej firmy. Tak? Czyli tutaj mamy do czynienia z taką bardziej opadającą krzywą krańcowego przychodu. Przepraszam, tak, krańcowego przychodu, dobrze mówię. No i znowu z jakimś przypadkiem krańcowego kosztu, tak? No właśnie. I teraz tak, cena monopolistyczna z powodu tego, że konkurencja jest mniejsza i cały wpływ swojego zachowania na cenę może być absorbowany przez firmę monopolistyczną, no będzie wyższa od ceny konkurencyjnej. Tak? Możemy sobie narysować, to jest krzywa krańcowego przychodu, a gdybyśmy narysowali z krzywą popytu, no to... Co tutaj źle zrobiłem coś? Tutaj będzie cena, tak? Bo tu jest przychód, tu jest koszt, a gdybyśmy rozważali przychody konkurencyjne, to było tutaj, tak? Bo pamiętajmy, że to jest krańcowy przychód firmy, a to jest krzywa popytu, to jest cena, tak? Więc to jest cena monopolistyczna, a to jest cena konkurencyjna, w której firma dostosowałaby się do krzywej popytu tylko, tak? No więc to jest, zgodnie z teorią neoklasyczną, cena wyższa od ceny C, powiedzmy, czyli ceny konkurencyjnej. No i teraz tak, oczywiście monopol jest złem wcielonym, jak się powszechnie uważa, właśnie z tego powodu, że konsumenci, którzy cenę muszą płacić,
są w sytuacji, nie ukrywajmy, gorszej niż by byli, gdyby tak zwana cena konkurencyjna zastąpiła cenę monopolistyczną. Tutaj całkiem słuszny zarzut podnosi jeden z ważniejszych ekonomistów szkoły austriackiej, Murray Rothbard, mówiąc, że w zasadzie w takim modelu jesteśmy w stanie określić jakieś ceny monopolistyczne i konkurencyjne, ale w rzeczywistości każda firma zachowuje się po prostu w taki sposób, żeby maksymalizować zyski, albo no w każdym razie, żeby działać możliwie najlepiej z punktu widzenia celu, jaki sobie założyła wewnątrz organizacyjnie, żeby najbardziej usatysfakcjonować właścicieli. Więc nie jesteśmy w stanie z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora dostrzec, która cena jest która. To znaczy wszystkie ceny są po prostu cenami rynkowymi, ponieważ konsumenci decydują się je płacić, a producenci decydują się je dyktować. O tym zaraz powiem. Niemniej, jeżeli rzeczywiście stykamy się empirycznie z przypadkiem rynków, na których działa no, niewielu producentów, a najlepiej jeden, to znaczy konsumenci postrzegają pewne dobra oferowane przez jakąś firmę jako dobra nie mające żadnych bliskich substytutów, postrzegają je tak powszechnie, no to w związku z tym możemy mówić o monopolu, tak? Bo pamiętajmy, że to, czy dobro jest rzeczywiście unikalne i niezastępowalne, że nie istnieje konkurencja względem produktów oferowanych przez jakąś firmę, no to jest kwestia postrzegania tego dobra przez konsumentów. Jesteśmy subiektywistami, nie zapominajmy o tym. Niemniej możemy sobie wyobrazić taki przypadek i często takie przypadki bywają, że rzeczywiście dobra są postrzegane jako niezastępowalne i producent tych dóbr jest tylko jeden, no czy w danej okolicy, czy nawet w skali światowej może się tak zdarzyć. No i wtedy rzeczywiście ceny i zyski takiego monopolisty mogą być bardzo wysokie, zyski, czyli różnice między uzyskiwanymi cenami a kosztami. I teraz tak, zanim przejdę do omówienia pewnych koncepcji związanych z regulacją monopolu i w ogóle z tym, jak się wobec monopolu zachowywać, czy jest to jakiś problem ekonomiczny, czy jest to jakiś problem również etyczny, omówię pokrótce kwestię trwałości monopolu i jego przesłanek, to znaczy skąd się monopole biorą, tak, i dlaczego jest naprawdę nie bardzo prawdopodobne, żeby monopole mogły długookresowo przetrwać. Na razie o tym powiem parę słów, później mówię o podejście austriackie w ogóle do konkurencyjności i tam też na końcu kilka zdań na ten temat wtrącę. Jeśli chodzi o źródła monopolu, no to mówi się często o efektach skali, to znaczy o tym, że istnieją firmy, które mają taką strukturę kosztów, że każda kolejna jednostka jest produkowana przy niższym koszcie średnim, tak? Nie koszcie krańcowym może, ale koszcie średnim, co oznacza, że koszt przypadający na jedną jednostkę towaru, kiedy produkuje się milion jednostek towaru, jest niższy niż wtedy, kiedy się produkuje pół miliona jednostek albo 100 tysięcy jednostek, co sprawia, że tylko duże firmy są kosztowo konkurencyjne. No, wobec tego małe firmy, które chciałyby konkurować, musiałyby albo natychmiast wejść w przedsięwzięcie biznesowe z wielką mocą, to znaczy produkując ten milion, co może się zresztą okazać w ogóle niemożliwe, bo być może rynek nie jest w stanie zaabsorbować 2 milionów jednostek towaru. Albo nawet nie jest w stanie zaabsorbować miliona i jednej jednostki towaru. To jest taki już przypadek zupełnie graniczny, taki modelowy, z modelowania matematycznego pochodzący, nierealistyczny naturalnie. Niemniej, wejście na taki rynek jest bardzo, bardzo kłopotliwe. Każdy sobie może to doskonale wyobrazić. No i to jest efekt skali i przypadkiem szczególnym tego rodzaju rozumowania związanego ze strukturą kosztów firm monopolistów jest przypadek tak zwanego monopolu naturalnego, który przeważnie kojarzy się, może powiem tak, monopol naturalny występuje wtedy, kiedy produkcja dwóch firm, mimo że jest dopuszczalna, znaczy może się zdarzyć, że firma wejdzie na rynek jako druga obok tego już zasiedziałego gracza, spowoduje, że struktura kosztów dla całej branży, całego przemysłu będzie niekorzystna w tym sensie, że te koszty pieniężne będą wyższe niż wtedy, gdyby cała podaż była produkowana przez jedną firmę. I tutaj na ogół podaje się przykłady firm energetycznych,
albo firm w ogóle infrastrukturalnych, kiedy mamy do czynienia z bardzo wysokimi kosztami infrastruktury, z kosztami stałymi, tak? Na przykład musimy doprowadzić gdzieś instalację energetyczną, rozprowadzić ją po całym mieście, albo wręcz po całym kraju. I teraz możemy pomyśleć o przypadku, w którym na rynek wchodzi nowy konkurent i buduje znowu własną infrastrukturę, a może nawet wchodzi ich jeszcze więcej i każdy buduje kolejne sieci, tak? Następnie przyłącza, węzły i całą tę aparaturę służącą do rozprowadzania energii, a następnie ma już dość niskie koszty krańcowe, tak? Związane z dostarczaniem tej energii do poszczególnych konsumentów, tak? Czyli przesyłem przez tę sieć. No ale inwestycja w sieć jest wysoka, w związku z czym tutaj zwolennik na przykład regulacji rynku naturalnie monopolistycznego powiedziałby, no cóż, z punktu widzenia społeczeństwa jest to swego rodzaju marnotrawienie zasobów, no bo dwa razy wydajemy na infrastrukturę, a tymczasem moglibyśmy mieć tylko jedną infrastrukturę i obsługiwać nią wszystkich konsumentów, zrobić to taniej, a zasoby, które w przeciwnym razie byłyby wydane na stworzenie tej nowej sieci, wydatkować jakoś inaczej. To jest przypadek monopolu naturalnego. A jeśli chodzi o trwałość monopolu, to jak już Państwo słyszeli, jest taka znana koncepcja szkoły austriackiej, zwana kalkulacyjną czy ekonomiczną logiczną niemożliwością socjalizmu albo jego kalkulacyjną niewydolnością. Chodzi w każdym razie o to, że w strukturach, w których nie istnieją prawa własności albo one nie działają, nie da się przeprowadzać kalkulacji ekonomicznej, znaczy nie da się poznać społecznych wycen różnych towarów, wycen ich alternatywnych zastosowań i tak dalej. W związku z czym nie da się racjonalnie alokować zasobów w gospodarce, która jest pozbawiona własności. Tam są różne uzasadnienia tego poglądu. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego uzasadnienia Hayekowskiego związanego z intelektualnym podziałem pracy. O nim za chwilę może powiem. Znaczy na pewno o nim powiem, ale może nie w kontekście, przepraszam, debaty kalkulacyjnej oczywiście. Niemniej proszę zwrócić uwagę, że taka duża firma, duży monopolista, no to jest firma, która mierzy się z podobnymi problemami, bo ona no, z pewnością kupuje pewne czynniki produkcji na rynku i świadczy pewne usługi klientom. Niemniej pomiędzy, w całym jej łańcuchu, powiedzmy, wartości panuje dość duża integracja, a z drugiej strony nie ma konkurentów, którzy są w stanie zademonstrować, w jaki sposób zasoby użytkowane przez tę firmę mogłyby być w kontekście jej działalności, czy dla jej działalności, albo działalności podobnej do działalności związanej z produkcją bliskich substytutów tych dóbr, zastosowane inaczej. W związku z tym transakcje działalności wewnątrz struktury firmy nie są poddane takiemu reżimowi kalkulacji ekonomicznej, jaki zaszedłby na rynku konkurencyjnym, kiedy można by na bieżąco kontrolować społeczne wyceny wszelkich czynników produkcji, a przynajmniej większości czynników produkcji używanych na tym rynku. W związku z czym firma monopolistyczna będzie miała pewną skłonność do marnotrawstwa, co sprawia, że koszty monopolisty będą bardzo, bardzo wysokie rzeczywiście, co wiąże się znowu z jakąś pokusą wejścia na ten rynek i zmiany jego struktury, no bo ponieważ ta firma działa siłą rzeczy niezbyt efektywnie, tak, jest skomplikowana wewnętrznie, zbiurokratyzowana i tak dalej, no to być może ktoś siłą takiej, powiedzmy, szumpeterowskiej przedsiębiorczości jest w stanie wywrócić tę strukturę rynku na głowę przy nie tak wielkim znowu wysiłku, kiedy ma no, tak słabego siłą rzeczy przeciwnika. Ten problem, o którym powiedziałem, problem integracji firmy został poruszony w latach 30. przez jednego z najwybitniejszych ekonomistów w ogóle w historii dyscypliny, Ronalda Coase'a, w artykule Natura firmy, który zdaje się w tej chwili jest omawiany na jednym z zaawansowanych seminariów. No i tam właśnie Coase zwracał uwagę na to, że istnieją wprawdzie koszty korzystania z rynku, z cen w ogóle, tak? A więc to nie jest tak, że ta wiedza o alternatywnych zastosowaniach czynników produkcji i o preferencjach konsumentów przekazywana za pośrednictwem systemu cenowego jest bezkosztowa, żeby ją poznać i żeby dokonać transakcji trzeba ponieść określone koszty, które hamują wymianę handlową, czy powstrzymują przed upowszechnianiem się wymiany handlowej,
Niemniej, z drugiej strony, istnieje także grupa kosztów organizacyjnych, związanych z tym, że pewne zasoby w strukturach czy w organizacjach pozbawionych tych mechanizmów rynkowych siłą rzeczy muszą być alokowane z pewnym, powiedziałbym, z pewną dozą nieefektywności. I cała tradycja nowej ekonomii instytucjonalnej rozważa te problemy. Cały paradygmat badawczy powstał dzięki temu właśnie, że Coase takie postrzeżenie poczynił, no a Austriacy swoją drogą do podobnych wniosków doszli także, czy to przede wszystkim Hayek, czy później Rothbard, czy także Mises i no, te najnowsze później pokolenia szkoły austriackiej. A teraz, dlaczego monopol jest niepożądany właściwie? Mówiliśmy o tym, że cena monopolistyczna w związku z tym, że monopolista jest w stanie kontrolować swój wpływ na cenę całego rynku, jest wyższa od cen konkurencyjnych. Innymi słowy, na rynkach bardziej konkurencyjnych ceny są bardziej przyjazne konsumentom, moglibyśmy tak powiedzieć. Na rynkach mniej konkurencyjnych ceny są bardziej przyjazne producentom. Prawda? No bo siłą rzeczy tutaj interesy są przeciwne. Każdy konsument chce kupić jak najtaniej, każdy producent pragnie sprzedać jak najdrożej. To jest jasne. Panuje zgoda wśród większości ekonomistów, że rynki konkurencyjne są, powiedzmy, bardziej pożądane od rynków niekonkurencyjnych. Pewną komplikacją bardzo znaczącą akurat tego ujęcia jest teoria rynków spornych. Ja o niej będę mówił jutro rano o 10, która wprowadza sporo zamieszania do tej teorii, którą tutaj przedstawiłem, tej neoklasycznej. Niemniej, no, konkurencyjność jest postrzegana jako rzecz potrzebna, pożądana. No a monopol, mówi się często, powinien być jakoś zwalczany czy regulowany. I dlaczego tak jest? Bo z punktu widzenia etyki nie jest to tak zupełnie jasne. No bo jeżeli z jednej strony konsumenci muszą płacić więcej za towary, no to zgadzamy się, że nie jest to korzystna sytuacja. Jeżeli można by ją na przykład poprawić, no to być może tego byśmy chcieli, ale z drugiej strony przecież producent zyskuje więcej, więc straty konsumentów są kompensowane przez zyski producentów, czy przez korzyści producentów, w ten sposób powiem. Więc pytanie jest takie, dlaczego satysfakcję jednych mielibyśmy cenić wyżej niż satysfakcję drugich? To jest podstawowe pytanie, no bo pamiętajmy o tym, że regulacja monopolii, oligopolii, regulacja rynków w ogóle, to jest po prostu siłowa interwencja w rynek. To jest zmuszanie ludzi do tego, żeby rozporządzali swoim mieniem wbrew ich intencjom, tak? Czyli z niekorzyścią dla siebie, bo oni, gdyby wybierali swobodnie takie zastosowanie swoich zasobów, jakie uważają za najbardziej korzystne, z pewnością zostaliby tymi monopolistami. Jak widzimy, jeżeli założymy, że jedyną rzeczą, którą akurat ich motywuje do działalności na rynku, jest motyw zysku, no to zachowania monopolistyczne sprawdzą się raczej dobrze, prawda? Więc mało kto będzie skłonny po dobroci od nich odstąpić. No i tutaj jest kilka wytłumaczeń. No pierwsze wytłumaczenie możemy powiązać z tak zwaną szkołą wyboru publicznego. Jest to wytłumaczenie mówiące, że konsumentów jest po prostu dużo, a monopolistów jest mało. Co ma potem niebagatelne znaczenie na przykład dla politycznego oparcia dla różnych rozwiązań. To znaczy w przypadku takich dość oczywistych monopolii wiedza o tym, że ktoś jest monopolistą, a konsumenci muszą płacić więcej niż płaciliby, gdyby rynki były konkurencyjne, jest raczej powszechna. Ludzie zdają sobie z tego sprawę, tak? I jeżeli wiedzą, że dzięki określonym regulacjom ta sytuacja może się odmienić, no to będą skłonni poprzeć te regulacje. Co sprawia, że decydenci polityczni mają znowu bodźce do tego, żeby takie polityki forsować. No i w państwach demokratycznych rzeczywiście mamy do czynienia z całym szeregiem regulacji, mamy politykę antymonopolową w sensu proprio w Stanach Zjednoczonych i mamy taką politykę ochrony konkurencji w Polsce na przykład, czy szerzej w Europie, która koniec końców ma na celu to samo, mianowicie doprowadzenie do sytuacji, w której albo monopoli nie będzie, albo nawet jeśli są, to będą zachowywały się tak, jakby były firmami konkurencyjnymi, a więc z korzyścią dla konsumenta, a z niekorzyścią dla siebie.
porównaniu oczywiście do alternatywnego scenariusza, w którym pozostałyby, przepraszam, monopolistami. No i to jest takie wyjaśnienie genetyczne, skąd się bierze regulacja monopolu, jak ją uzasadnić. Ale jest jeszcze wyjaśnienie ekonomiczne, związane z pojęciem tak zwanej bezpowrotnej straty społecznej. Tak się ten termin tłumaczy na język polski. I to jest już taka bardzo hipotetyczna koncepcja, związana z tym, że między krzywą popytu a ceną jest pewien obszar, tak? To znaczy są ludzie, którzy są skłonni kupować po wyższych cenach niż panujący na rynku, tak? I teraz to jest jakby ceny monopolistyczne, to jest ten obszar tutaj, tak? Z nadwyżka, tak, nadwyżka konsumenta. Więc są ludzie, którzy mimo, że panuje określona cena na rynku, wciąż kupowaliby, gdyby cena była wyższa. A więc różnica między faktyczną ceną, jaka panuje na rynku, a gotowością, hipotetyczną gotowością konsumentów do zakupienia towaru jest nazywana tak zwaną nadwyżką konsumenta. A z drugiej strony firma mogłaby produkować, osiągając niższe zyski, i analogiczny obszar, którego już może nie będę rysował, na wykresie nazywany jest nadwyżką producenta. Nie jest to to samo co zysk, bo w zysku standardowo uwzględnia się także, znaczy wszystkie koszty, także koszty stałe, tutaj chodzi o koszty tylko zmienne, niemniej suma tych nadwyżek, czyli taka hipotetyczna korzyść, jaką uzyskują konsumenci z panującej obecnie ceny, no bo byliby także niektórzy w stanie płacić więcej, no i także korzyści uzyskiwane przez producentów z panującej ceny, bo byliby w stanie produkować przy niższych cenach, także dostarczać na rynek określone ilości. To się wszystko nazywa, powiedzmy, społeczną nadwyżką niech będzie, tak? Suma tej nadwyżki konsumenta i producenta. To jest coś, co jakby ten problem związany z tym, że jedni zyskują jak gdyby kosztem drugich, tak? Czyli spadek zysków monopolisty związany z redukcją ceny jest zarazem korzyścią konsumentów. Tutaj przy tym ujęciu nadwyżki producenta i konsumenta jest w pewien sposób eliminowany, no bo możemy powiedzieć, że jeżeli nadwyżka producenta rośnie, no to nadwyżka konsumenta maleje i vice versa, prawda? Więc tutaj rozważamy tylko tę sumę. Ale okazuje się, że w przypadku rynków coraz mniej konkurencyjnych nadwyżka społeczna jest coraz mniejsza, czyli zachodzi tak zwana, czy istnieje tak zwana, jak to się mówi w ekonomii neoklasycznej, bezpowrotna strata społeczna. Pewna część nadwyżki, która mogłaby być uzyskana na rynku doskonale konkurencyjnym, w ogóle nie jest produkowana. W związku z czym argumentuje się rynki zoligopolizowane albo monopol po prostu marnuje pewne zasoby. To jest taka przesłanka do regulowania rynków. No dobrze, ale tak naprawdę wszystko to, co powiedziałem, wszystkie te wykresy, które narysowałem, to jest wszystko narysowane na tablicy, nie przez przypadek, bo to jest takie ujęcie, które znowu Ronald Coase, o którym mówiłem przed chwilą, nazywa Blackboard Economics, ekonomią przy tablicy, powiedzmy. Tak? Jej istotą jest to, że człowiek, który takie zjawiska modeluje, ekonomista, wyobraża sobie siebie jako pewien podmiot funkcjonujący na zewnątrz rynku, obserwujący go z pełną świadomością tego, jakie panują na nim warunki zarówno po stronie popytu, jak i po stronie podaży. Wie mianowicie, przy jakich cenach gotowi są kupować konsumenci, w jaki sposób postrzegają różne towary, czyli czy uważają określone usługi czy produkty za substytuty innych usług czy produktów, no bo to jest bardzo istotny problem, tak jak już mówiłem wcześniej, identyfikacja rynków monopolistycznych czy oligopolistycznych sprowadza się także do tego, że trzeba uzasadnić twierdzenie, że określone produkty nie są postrzegane przez uczestników rynku jako produkty posiadające bliskie substytuty, a zarazem są przynajmniej przez nie ich, no, wystarczająco wysoko cenione, żeby ktoś byłby w stanie je nabywać. Tak? I cała ta wiedza przedstawiona tutaj na wykresach o strukturze przychodów, kosztów krańcowych i tak dalej, jest dostępna człowiekowi, który się nad tymi problemami zastanawia, w związku z czym jest je w stanie kompleksowo zanalizować. No, oczywiście rozwijając te przyczynkarskie analizy, które tutaj pokazałem. Niemniej Blackboard Economics
to jest oczywiście coś, co ma dość luźny związek z rzeczywistością, powiedziałbym, no bo tak naprawdę, jak słusznie zauważa ekonomista austriacki Friedrich August von Hayek, żyjemy w świecie intelektualnego podziału pracy. I każdy z nas, również ekonomista, również przedsiębiorca, posiada tylko fragmentaryczną wiedzę o rzeczywistości. To znaczy jest w stanie poznać tylko niewielki wycinek świata i podstawowym problemem jest to, w jaki sposób tę wiedzę produktywnie wykorzystać do zaspokojenia potrzeb innych ludzi. I stąd pojawia się coś, co moglibyśmy nazwać austriacką teorią konkurencji, która już nie mówi oczywiście o tym, że konkurencja czy konkurencyjność to jest to samo, co wpływ producentów na ceny, bo ten wpływ może być w ogóle nieznany nawet samym przedsiębiorcom, którzy na rynkach działają, co w końcu nie jest tak prosto zmierzyć, ani nie jest tak łatwo się dowiedzieć, jaki wpływ określone działanie wywrze na całą strukturę rynkową. To jest masa wiedzy, często bardzo skrzętnie ukrywanej przez przedsiębiorców. Na przykład koszty przedsiębiorców są im znane co do zasady, tak? Ale oni tego nie komunikują na zewnątrz, a przynajmniej rzadko komunikują na zewnątrz. Nawet nie same koszty, które ponoszą faktycznie historycznie, bo często publikują różne raporty o swojej działalności, ale przede wszystkim krzywe kosztów, czyli jakie ponosiliby koszty, gdyby produkowali więcej bądź mniej, to jest wszystko wiedza, powiedziałbym, wręcz tajemna z punktu widzenia niektórych rynków. Niektóre rynki, jak się mówi, nie są transparentne, co oznacza, że wiedza o produktach, o technologiach, o kulturze panującej na tym rynku, tak, przyzwyczajeniach konsumentów nie jest dostępna z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Tak? Mówi się o rynkach przejrzystych czy transparentnych, mówi się o rynkach także nietransparentnych. Rynek wiedzy takim jest. Tak? Ja sam pracuję jako konsultant strategiczny i wiem, że to jest rynek oczywiście nietransparentny. Z samej natury produktu, jaki jest oferowany, to jest produkt natury czysto intelektualnej, to znaczy sprzedaje się pewną wiedzę ekspercką, pewne ujęcie wręcz tematu, podejście do tematu, czasami jakąś wizję, czasami jakąś bardziej konkretną analizę ilościową. Niemniej klient, który po taki produkt sięga, nie jest nawet w stanie ocenić, w jakim stopniu ten produkt będzie mu pomocny. Prawda? Na rynkach przejrzystych wiemy, że jeżeli kupimy określony komputer albo określony posiłek, no to wiemy, czym on będzie i w jaki sposób taki produkt można wykorzystać. Jeżeli chodzi o niektóre rynki, to one są w ogóle nieprzejrzyste. I tylko możemy się jedynie domyślać, jakie usługi może dla nas świadczyć produkt, który nabywamy. I to jest jeden z przykładów tylko intelektualnego podziału pracy, że jedni ludzie mają wiedzę i ją potrafią sprzedawać i chcą ją sprzedawać, tak? Chcą z niej po prostu czynić jakiś produktywny użytek, a na innych rynkach jest to trudniejsze. I teraz dlaczego ktoś miałby się angażować w ogóle w taki intelektualny podział pracy? Dlaczego ktoś miałby przekazywać wiedzę i także alokować zasoby w taki sposób, żeby zaspokajać potrzeby konsumentów? Ano dlatego, że istnieje taki system bodźców jak ceny oczywiście, który z jednej strony motywuje ludzi, przedsiębiorców do tego, żeby sprzedawać drogo swoje usługi niewielkim kosztem, a z drugiej strony to jest system pośrednictwa informacyjnego, tak? Ponieważ cena jest manifestacją prywatnej wyceny każdego z działających ludzi. Wyceniamy określone towary, tak? Jesteśmy w stanie wymieniać nasze rzadkie pieniądze na inne rzadkie zasoby oferowane przez innych i inne podmioty. W związku z tym manifestujemy, że mamy pewną potrzebę zaspokojoną, tak? I jesteśmy w stanie odpowiednio dużo oddać za to, żeby ona była zaspokojona. I teraz ceny działają w sposób niedoskonały, to znaczy niekiedy zdarza się, że pewne towary są bardzo drogie i ludzie ich bardzo potrzebują, w związku z tym oferują bardzo wysokie kwoty pieniędzy, aby je nabyć naturalnie. I rolą przedsiębiorcy w takim ujęciu właśnie austriacko-hajekowskim jest połączenie informacji o cenach czynników produkcji, zarówno pierwotnych, takich jak praca czy ziemia, jak i czynników kapitałowego, tak?
z informacją o cenie produktu. Jeżeli przedsiębiorca jest w stanie wyarbitrażować, to znaczy doprowadzić do sytuacji, w której zakupi względnie tanio czynniki produkcji, które mu posłużą do produkcji drogiego towaru, tak? No to osiągnie zysk i motywowany tym zyskiem będzie skłonny kontynuować tę działalność. No ale ponieważ cena produktu, który oferuje, znowu jest informacją, no to to przyciąga na rynek kolejnych przedsiębiorców, którzy doprowadzają do tego, że te informacje się upowszechniają, tak? To znaczy oni znowu nabywają te same czynniki produkcji, które służą do wytwarzania finalnego produktu, jaki chcą sprzedać drogo. No i z jednej strony w tym przypadku, o którym tutaj powiedziałem, podbijają ceny tych czynników produkcji, czyli komunikują światu, można by tak metaforycznie powiedzieć, że te czynniki produkcji są potrzebne społecznie, że ludzie żądają ich usług, bo mają pewne niezaspokojone potrzeby, które można i należy nimi zaspokajać, a z drugiej strony komunikują światu także to, że to jest atrakcyjny rynek, a więc warto zaangażować się w tę działalność i warto sprawić, żeby ludzie, którzy te potrzeby mają i są w stanie oferować dużo pieniędzy za ich zaspokojenie, no, doznali tego zaspokojenia, czyli jednym słowem, żeby otrzymali produkt, za który chcą płacić. No i to jest proces przedsiębiorczy, także proces konkurencyjny, no bo tutaj pamiętajmy o tym, że ceny tych czynników produkcji, o których mówiłem, no to są ceny konkurencyjne. Te czynniki produkcji mają alternatywne zastosowania i teraz przedsiębiorcy, którzy dobrze odczytują informacje z rynku, potrafią przewidzieć, dowiedzieć się, w jakiś sposób antycypować to, jak ukształtują się przyszłe ceny produktów, potrafią odpowiednio nabyć czynniki produkcji, odpowiednio je połączyć w taki sposób, żeby uzyskać względnie korzystne dla siebie koszty, no to ci przedsiębiorcy naturalnie odniosą sukces, prawda? W konkurencji z innymi przedsiębiorcami, którzy rywalizując o te same zasoby, albo o te same rynki, tak, o te same zasoby konsumentów, dajmy na to, no nie odniosą sukcesu, bo na przykład zaoferują niewłaściwy produkt, albo nie będą w stanie na tyle skutecznie dobrać czynników produkcji, procesów produkcyjnych i tak dalej, aby uzyskać korzystne ceny. Jednym słowem, konkurencja w rozumieniu takim hajekowskim to jest taka konkurencja, jakiej powiedziałem na początku tego wystąpienia, że jest pojęciem potocznym, to znaczy jest jak najbardziej rywalizacją o pewne zasoby, no tyle tylko, że tutaj ten wynik rywalizacji jest za każdym razem jakby społecznie pożądany, w tym sensie, że zaspokaja koniec końców te potrzeby konsumentów, o których już powiedzieliśmy, wielu ludzi myśli, że są jakby dobrem podstawowym, dobrem w sensie etycznym, to znaczy należy zabiegać o to, żeby takie potrzeby były zaspokojone. No, w rozumieniu takim hajekowskim, no, to jest rola przedsiębiorczości i konkurencji jako procesu polegającego na odkrywaniu wiedzy i wykorzystywaniu tej wiedzy przy, powiedziałbym, takich smithowsko-egoistycznych motywacjach, czyli motywacjach interesem własnym, tak? Jak mówił Adam Smith, każdy producent, poszukując jakby własnego dobra, przyczynia się w sposób często nieświadomy i niezaplanowany do dobra powszechnego, do dobra ogólnego, no bo motywowany właśnie własnym interesem, w tym przypadku finansowym, bo jakby cały czas to właśnie zakładamy, przyczynia się także do tego, że zasoby są alokowane bardziej efektywnie, że wiedza o potrzebach ludzkich, zarówno po stronie tej popytowej, czyli jeśli chodzi o popyt na usługi, jak i wiedza o tym, jakie są możliwe zastosowania czynników produkcji służących do wytwarzania określonych dóbr i usług, ta wiedza jest wykorzystywana w sposób coraz lepszy. I teraz, czy te pojęcia austriackie i pojęcie neoklasyczne się wykluczają? Cóż, niekoniecznie. To znaczy, to, co tutaj przedstawiłem, jest tak zwaną analizą równowagi, analizą stanu końcowego. Analizą, w której wszystkie informacje relevantne dla tych rynków, o których mówiliśmy, zostały już odkryte. W związku z czym ten obrazek Blackboard Economics,
który tutaj narysowałem, staje się jakby wynikiem końcowym całej tej procedury. Tak? Niemniej no, są oczywiście istotne różnice. Konkurencja neoklasyczna jest procesem dynamicznym, prowadzącym właśnie do osiągnięcia pewnego stanu równowagi, jeżeli by stało się tak, że wszystkie inne warunki pozostałyby niezmienione, co się oczywiście w rzeczywistości nigdy nie zdarza, więc tego rodzaju obrazek jest zawsze wyłącznie idealizacją, a obrazek, który przedstawiłem już nie rysując, ale przedstawiłem go w takiej formie pojęciowej, jest obrazem rzeczywistego świata. Faktycznie konkurencja odbywa się w ten sposób i tylko w ten sposób, że przedsiębiorcy rywalizują o zasoby i niektórzy są eliminowani, a niektórzy odnoszą sukces i mogą kontynuować działalność, potwierdzając w ten sposób, że doprowadzili konsumentów do stanów bardziej pożądanych, tak? Z tych właśnie konsumentów punktu widzenia. Więc o ile te dwa procesy są rzeczywiście powiązane, także jeden prowadziłby ostatecznie do drugiego, gdyby pewne bardzo ścisłe i rzadko spełnione, praktycznie nigdy nie spełnione założenia były spełnione, no to pamiętajmy o tym, że te obrazki, które rysowałem, te neoklasyczne modele, właściwie one oddają sytuację, w której konkurencja w rozumieniu hajekowskim nie istnieje, paradoksalnie. No bo ponieważ konkurencja jest procesem poszukiwania i transmisji wiedzy, tak, i realokacji zasobów tak, żeby na podstawie tej zdobytej z trudem wiedzy potrzeby konsumentów były zaspokajane, no to tutaj ta wiedza już istnieje, już została odkryta i nie ma nic więcej do odkrycia. W związku z czym te neoklasyczne modele konkurencji są swego rodzaju konkurencją bez konkurencji. Niemniej, i to jest już ostatnie słowo mojego dzisiejszego wystąpienia, należy pamiętać zawsze o tym, że ekonomiści głównego nurtu to nie są nierozsądni ludzie i oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że procesy konkurencyjne w rozumieniu austriackim zachodzą. Być może nie analizują ich tak dogłębnie jak Austriacy, którzy się w tym specjalizują. Niemniej są świadomi neoklasycy, że modele konkurencyjne, jakie oni przedstawiają, to są modele, w których konkurencja w takim potocznym rozumieniu nie zachodzi. I wszystkie zarzuty, jakie można by postawić, mówiąc na przykład nieco, nieco tak sloganami, że właśnie jest to konkurencja bez konkurencji, to jest coś, co sobie neoklasycy doskonale uświadamiają. Także jeżeli atakujemy, to jest już ostatnie zdanie, ekonomię neoklasyczną czy ekonomię mainstreamową w ogóle, no to wypadałoby interpretować ją w sposób jak najżyczliwszy i jak najlepszy, w taki sposób, żeby nie uderzać w hipotezy czy teorie, które wcale nie są intencją ludzi, którzy je wygłaszają, ale żeby i atakować ich najlepszą wersję, no bo w tym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie polemizować z najlepszą wersją danej hipotezy czy teorii, no to siłą rzeczy jesteśmy także w stanie obalić wszystkie inne. I na tym skończę. Dziękuję bardzo za zadawanie pytania.